Szanowni Państwo, raz po raz wraca do nas dyskusja o tym, jak opodatkowywać, żeby było dobrze, ponieważ stan finansów państwa, a może po prostu sytuacja z perspektywy oceny kryteriów unijnych jest taka, że trzeba się nad tym zastanawiać, a więc warto tym bardziej sięgnąć do teorii optymalnego opodatkowania, od której ekspertem jest profesor Felix Grondalski, redaktor naczelny dwumiesięcznika Bank i Kredyt, wydawanego przez Narodowy Bank Polski, a jest to dwumiesięcznik naukowy. Jak, zanim przejdziemy właśnie do naszego głównego tematu rozmowy, panie profesorze, jak wygląda teraz, jak wyglądają prace nad kolejnym numerem? Kolejny numer, czyli czwórka, już jest zakończony i znajduje się właśnie już na stronie internetowej. Proces poligraficzny jest w toku i tutaj chciałem... Znowu Państwa podsłuchałem troszeczkę na początku, kiedy mówiliście o złocie. Chciałem wrzucić tutaj grudkę złota, dlatego że artykuł otwierający w czwórce naszej jest zatytułowany Procesy cenowe na globalnym rynku złota. Także procesy cenowe ostatnio miały jeden kierunek. Zgadza się, ale oczywiście w długim okresie one zmieniają ten kierunek i chodzi o wykrycie pewnych prawidłowości i ten artykuł, który otwiera naszą czwórkę, no w taki sposób bardziej teoretyczny podchodzi do tego dosyć ważnego zagadnienia. Także jesteśmy w trendzie. Chętnie w Obserwatorze Finansowym ten temat również poruszymy tutaj na YouTubie. Oczywiście odsyłając Państwa również właśnie przede wszystkim w celu jakiegoś uzupełnienia wiedzy naukowej do Banku i Kredytu. Panie profesorze, to przypomnijmy krótko, jaka jest istota polityki fiskalnej, przechodząc do naszego tematu głównego, i przypomnijmy właśnie, dlaczego ona wymaga koordynacji z polityką pieniężną, dlatego że gdzieś już o tym wspominaliśmy. Tak, przy okazji poprzednich naszych spotkań zwracałem uwagę, że polityka pieniężna, ona nie funkcjonuje w próżni i cały czas styka się z polityką fiskalną. I teraz wymieniłbym w tej chwili dla podsumowania tego naszego poprzedniego wątku takie trzy chyba najważniejsze powody, dlaczego ta koordynacja jest istotna. Pierwsza sprawa to jest koszt obsługi długu publicznego. Stopy procentowe determinują to, jak duże obciążenie z tytułu kosztów obsługi zadłużenia spada na państwo. To jest po pierwsze. Ale z punktu widzenia naszych tutaj rozważań na temat opodatkowania i tak dalej, wydaje mi się, że drugi powód jest nie tyle co równie ważny, ale ważniejszy. To znaczy, w jakim stopniu polityka pieniężna, polityka stóp procentowych, wpływa na aktywność gospodarczą. Jeśli na aktywność gospodarczą, to znaczy, że później na bazę podatkową, czyli wielkość wytworzonej wartości dodatkowej brutto. I tutaj króciuteńkie rozwinięcie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, a niestety ona jest przypadkiem polskim, bo to jest opis przypadku Polski, że w ramach polityki fiskalnej stosujemy w systemie podatkowym taki instrument, który zniechęca do akumulacji kapitału własnego firm. Podatek CIT, czyli Corporate Income Tax, nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, myślę, że szczegóły tego podatku sobie omówimy przy innej okazji, jest konstrukcją, która zniechęca, ogranicza akumulację, czyli rozwój z kapitałów własnych. Jeśli tak jest, to w związku z tym firmy są skazane na korzystanie z finansowania z kapitału zewnętrznego, a cena kapitału zewnętrznego jest już określona przez stopę procentową. Czyli patrząc modelowo, gdyby na przykład firmy rozwijały się jedynie w oparciu o akumulację kapitału własnego, czyli byłyby na tyle wydolne, to polityka pieniężna, polityka stóp procentowych nie miałaby tak dużego wpływu na, że tak powiem, aktywność gospodarczą. To ja wyczuwam, że pan jest wrogiem po prostu tego CIT-u. Zaraz zobaczymy, ile wynoszą wpływy z tego podatku i nie pan wiele. By zalecał, żeby po prostu... Ale to mówimy o tym, że na przykład jeśli chodzi o ten podatek, to zachodnie korporacje skutecznie go omijają i raczej jest płacone tutaj przez polskie firmy. Właśnie, jeżeli się omija jakiś podatek w danym kraju, to po co go wprowadzić? Otóż tak, dobrze. Oczywiście podatek CIT, czyli Corporate Income Tax, to jest podatek od zysku przedsiębiorstwa. To trzeba jasno podkreślić. Podstawą opodatkowania jest zysk, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem uzyskania przychodu.
To jest pierwszy element. To wymaga oczywiście określenia tego, co jest przychodem, co jest kosztem. Dziesiątki stron przepisów, można to wszystko... W urzędach skarbowych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest mianowicie taka, że podatek od zysku, może powiem inaczej, że moment obowiązku podatkowego nie jest zdeterminowany zdarzeniem ekonomicznym, a podatek i w firmie to są zdarzenia ekonomiczne, jest zdeterminowany decyzją administracyjną. Mówiąc inaczej, księgowa, i takie są przepisy, do końca marca musi sporządzić bilans. Nieważne, co się dzieje w firmie, zamyka bilans z końcem marca, czyli decyzja o formalna właściwie decyzja decyduje o tym, kiedy mamy odprowadzić ten CIT. Odprowadza w tym momencie CIT do Urzędu Skarbowego i wykazuje zysk netto. I dopiero zysk netto jest źródłem finansowania inwestycji. Czyli proszę zwrócić uwagę, że inwestycje są w gruncie rzeczy opodatkowane. I jeśli w mechanizmie gospodarczym mamy taki instrument, czy też takie rozwiązanie, które nakłada podatek na proces akumulacji, czyli rozwoju z kapitału własnego, to trudno się dziwić, że ta akumulacja się zawęża. I po trzecie jeszcze, CIT jest dochodem najwyższego ryzyka. Czyli zysk jest dochodem najwyższego ryzyka. I jeśli państwo dokłada jeszcze w systemie podatkowym dodatkowe ryzyko podatkowe na aktywność gospodarczą, oprócz tego, że podmiot musi wypracować ten zysk, no to z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych jest to bezsensowne. Ale właśnie czytam w Forsalu, że no, kierunek jest w skali unijnej odwrotny, ponieważ od przyszłego roku także w Polsce ma obowiązywać unijny, globalny podatek minimalny CIT, bo właśnie o tym mówiliśmy, że ktoś, jakaś na przykład spółka francuska z branży telekomunikacyjnej w Polsce nie płaciła nigdy podatku CIT, ale według tego, co tutaj czytamy, sprawi on, że giganci, których skonsolidowany przychód wynosi minimum 750 miliardów euro w co najmniej dwóch z czterech ostatnich lat obrotowych, muszą uiścić CIT w państwach członkowskich na poziomie 15%. Jeśli zapłacą mniej, to zostanie na nich nałożony podatek wyrównawczy. To może taka konstrukcja jest najlepsza? Nie jest taka konstrukcja najlepsza. Panowie rozmawialiście również przed naszym programem. To są bardzo ciekawe, że tak powiem, sprawy, które teraz tutaj poruszamy. Możemy spokojnie odbiec od tak zwanego głównego nurtu. Panowie rozmawialiście na temat definicji, uwaga, tego, co jest małym albo dużym przedsiębiorstwem i to się publikuje. Ja tak słuchając tego, ja to znałem, że tak powiem mniej więcej, zastanawiałem się, po co to wszystko? Jaki jest sens w ogóle definiowania tego, że przedsiębiorstwo małe czy mikro to jest z trzema osobami, średnie to jest, nie wiem, z x, z 50. No dobrze, a dlaczego nie z 5? A dlaczego i tak dalej? No uznaniowo to jest. To jest, tak. Znaczy ten kierunek w ogóle jest bezsensowny. To samo jeśli chodzi o z regulacją unijną. No udało się troszeczkę zunifikować podatek VAT. To znaczy wziąć w ryzy. Ale są ogromne kłopoty na poziomie Unii Europejskiej z unifikacją opodatkowania dochodów. Z argumentacją narodów czy rządów poszczególnych krajów, Unia nie będzie nam decydować, jak my mamy gospodarować kieszeniami naszych obywateli. To jest ten argument. I tego typu propozycje tutaj, zamiast zastanowić się, czy w ogóle CIT ma jakikolwiek sens, zaczyna się mówić na poziomie Unii o tym, że trzeba w jakiś sposób znormalizować wymiar stawki tego podatku. To jest kierunek, który prowadzi donikąd. Wyłamała się z tego Estonia. Dobrze, żebyśmy kiedyś wrócili do podatku estońskiego, bo w 2000 roku powiedziała nie, my tego CIT-u nie będziemy już dalej, że tak powiem, stosować, dlatego że negatywne skutki tego CIT-u są tak duże, że nam się to nie opłaca. Przechodzimy na coś takiego, co się nazywa opodatkowaniem cash flow, czyli płynności. Proszę zwrócić uwagę, CIT to jest przychód minus koszt, a płynność to jest różnica pomiędzy wpływem a wydatkiem. Wydatek to nie jest koszt. W wydatku na przykład
znajduje się inwestycja. Inwestycja. Więc jeśli pan inwestuje, to panu to wchodzi w wydatek i to się odejmuje od wpływu w sensie cash flow, czyli tego, co wpłynie. W ten sposób inwestycja jest w całości chroniona i w jaki sposób chroniona przed drapieżną ręką fiskusa. Panie profesorze, tak, czyli powiedział. Podatek estoński dochodowy estoński dla firm. CIT tak nazywali. CIT, właśnie coś takiego też próbowano w Polsce wprowadzić, ale trochę chyba na zostało. Ja znam tę sprawę, powiem, że recenzowałem raport, który w tej sprawie czyli dobre były chęci, dobre były wyszło chęci. Jak zawsze. Ten projekt został z Ministerstwa Finansów usunięty. Już go nie ma. Już nie ma. Czyli niezależnie od tego raportu, który się pojawił, on miał wiele wad. Ale tam był kierunek wytyczony. W tym raporcie mówiło się o Midzie, o Jamesie Midzie, czyli o raporcie tego noblisty, który w 70 roku, jakby ta grupa została powołana właśnie po to, żeby opracować alternatywne rozwiązanie do koncepcji CIT. I to rozwiązanie zostało przez Jamesa Mida i jego grupę opracowane właśnie w postaci opodatkowania płynności, czyli cash flow. Jakby tutaj w naszym ministerstwie zostały podjęte jeszcze w poprzednim okresie, prawda, podjęte prace, została utworzona grupa, powstał ten raport. Jak mówię, on miał dużo wad, ale o tyle, o ile usłyszałem już od autorów tego raportu, został on wykreślony z zadań, nad którymi będzie dyskusja obecnie w Ministerstwie Finansów. No ale jeśli, proszę sobie wyobrazić sytuację urzędników, którzy muszą przygotować budżet na przyszły rok i oni mówią, panie profesorze, może, albo myślą sobie tak, panie profesorze, może i pan, albo ten noblista, to macie rację, ale ja muszę na przyszły rok spiąć tę kasę budżetową. Nie rozumiem. 70 miliardów. 35 miliardów. To ja mu 70 powiem. Miliardów złotych miałbym właśnie, sobie, i tak, pan 35 poradził. Miliardów kolejnych potrzeb. 70 miliardów mam tutaj w kasie i co, ja mam je sobie wyrzucić? I ja mogę poradzić. Właśnie, ja mogę doradzić. Porada dla ministra finansów. Ja mogę doradzić, ale po to, żeby doradzić i sformułować konkluzję, to musiałbym wyjaśnić wieloczynnikową funkcję wpływów do budżetu. To znaczy musiałbym przedstawić, gdzie oprócz podnoszenia podatków tkwią źródła wpływów do budżetu. I to jest troszeczkę temat na dłuższą rozmowę i taka refleksja może historyczna. Był taki okres 2007-2015, to jest 8-letni okres. Tam rządziła określona ekipa i ten okres w 2014 roku skończył się odkrywczą sentencją pana Rostowskiego: nie ma pieniędzy i pieniędzy nie będzie. Ekipa odeszła, wybory zostały wygrane przez prawicę i nagle pieniądze się i znalazły, i były, i można było finansować szereg, zarówno procesy rozwojowe, jak i szereg programów społecznych. Z czego się wzięła taka zasadnicza zmiana? Ona się wzięła właśnie od tego, że ta ekipa, która uznała, że pieniądze mogą być, spojrzała na politykę gospodarczą i politykę fiskalną w nieco inny sposób, albo w zasadniczo inny sposób niż poprzednia ekipa. Proszę zwrócić uwagę, czym są podatki w demokracji parlamentarnej? Skąd one się biorą? Bo ktoś może zapytać, skąd się bierze w ogóle podatek w demokracji parlamentarnej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Podatek jest funkcją liczby rąk podniesionych w parlamencie. Tak powstaje podatek w demokracjach parlamentarnych. W monarchii powstaje to inaczej, bo to monarcha mówi, jakie będą obciążenia. W historii Polski mieliśmy sytuację statuty nieszaskie 1454 Jagiellończyk. Nagle powstała sytuacja, że szlachta się sprzeciwiła i uzyskała przywilej tego, że nic o podatkach bez naszej zgody. Proszę zwrócić uwagę, że wybór publiczny. No właśnie, przechodzimy płynnie do naszego tematu. Troszeczkę nie, ale tak? ja nie chcę uciec. Ja nie chcę uciec, że wybór publiczny w różnych systemach wygląda w różny sposób. W systemach demokracji parlamentarnej wybór publiczny dotyczący obciążeń fiskalnych, czyli podatków, odbywa się w parlamencie
i jest funkcją liczby podniesionych rąk. Zmieni się ekipa, suweren ma możliwość co 4 lata zaingerowania albo skorygowania określonej polityki podatkowej i w ten sposób powstają systemy tylko bardzo, bardzo heterogeniczne w demokracjach parlamentarnych. Ja jak przeglądałem literaturę, jeszcze jak studiowałem w Niemczech i tak dalej, to tam określeniem było takim typowym dżungla podatkowa, czyli system niemiecki w ciągu tych wielu, wielu lat nakładania się różnych niespójnych rozwiązań w wynikach kolejnych głosowań spowodował, że ten system już jest w ogóle nieprzejrzysty. To samo dzieje się w tej chwili u nas w Polsce. Więc problem w tej chwili pewnej czy unifikacji i tak dalej, to on jest po pierwsze i mało realny i w dużym stopniu nie jest racjonalny. Może właśnie damy radę jeszcze przejść do naszego głównego tematu, bo w związku z tym, że problem jest, bo tak, bo ktoś powie, w demokracji parlamentarnej głosują właśnie ludzie, suweren, jak pan to określił, który posłowie, jednak... suweren jest tak, na zewnątrz. Tak, tak, który tak, wybiera posłów, ale jednak, no powiedzmy sobie wprost, ani większość obywateli, wyborców, ani przecież posłowie w swojej większości nie są ekspertami od teorii optymalnego opodatkowania, jak pan profesor. I teraz oni o tym decydują. Więc w związku z tym rozumiem, że w demokracji nigdy nie będzie opodatkowania optymalnego. Nie. Znaczy, byłoby wtedy, gdyby w Sejmie większość, że tak powiem, zyskała ta grupa, która myśli w kategoriach teorii optymalnego opodatkowania. Ale szanowni panowie, ponieważ tutaj jakby weszliśmy w niezwykle interesujący temat, który stanowi podłoże dalszej dyskusji, to ja jednak dwa wątki, nawet jeżeli nam się czas skończy, to przeniesiemy sobie tę dyskusję na inny termin. Pierwsza sprawa to jest taka, że i ona rzutuje na dzień dzisiejszy, na dzisiaj. Cofnijmy się do roku 1990, czyli wtedy, kiedy w gruncie rzeczy system centralnego planowania został odsunięty. Otrzymaliśmy zielone pole. Proszę państwa, to jest zdarzenie historyczne i to jest dar historii, że nagle mogliśmy zbudować na zielonym polu bez przeszłości inercji podatkowej, mogliśmy zbudować system podatkowy. Od zera. Od zera, a dwa, żeby odpowiadał, system podatkowy musi być krojony jak garnitur na okoliczności danego kraju, klimatu i tak dalej, który by odpowiadał krajowi w okresie transformacji, a nie jakiemuś innemu krajowi, który jest rozwiązany. Mieliśmy niepowtarzalną szansę. Ta szansa nam już uciekła. Co należało zrobić? Należało nie śpieszyć się, tylko po pierwsze przeprowadzić w ciągu 1, 2 albo 3 lat głęboką dyskusję filozoficzno-teoretyczną nad systemem podatkowym właściwym dla kraju, który dopiero wchodzi w okres transformacji systemowej. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, czyli nie przeprowadziliśmy takiej dyskusji. I druga sprawa to jest to, że w gruncie rzeczy implementowaliśmy albo skopiowaliśmy, w tym czasie skopiowaliśmy system podatkowy i rozwiązania podatkowe od sąsiadów naszych za Odry w proporcji 1:1. I to w ogóle to nie pasowało do naszej sytuacji. Czyli mówiąc inaczej, myśmy znali już błędy i koszty tamtego systemu. Myśmy wiedzieli, każdy, kto się zajmował tym, myśmy wiedzieli, co tam już nie gra. I w sposób bezmyślny wzięliśmy to z całym bagażem tych niesprawności tego systemu, który inkorporowaliśmy do młodej gospodarki, która dopiero wchodziła na okres transformacji. Tego typu zabieg, tego typu implementacja ma skutki do dzisiaj.
i będzie miała negatywne skutki w dalszym ciągu. To po pierwsze. Bo teraz każdy w ogóle jakby chciał cokolwiek korygować, to zmierzy się z tematem, że przecież musimy spiąć budżet. To przełóżmy tę dyskusję, jak będziemy mieli nadwyżkę. Dobrze, do nadwyżki, do budżetu przejdziemy, bo można spinać. I druga uwaga, bo tutaj jakby chcę jeszcze tę drugą uwagę. Czy wszystkie kraje popełniły ten błąd? I tutaj chcę przejść do niezwykle ważnego, do tego tematu, do tego momentu, który powiedziałem, że system nie ma uniwersalnego garnituru i nie ma uniwersalnego systemu podatkowego. Różne kraje muszą dopasować strukturę systemu podatkowego, co to jest system, to może objaśnię w terminie późniejszym, do określonej sytuacji. Czy wszystkie kraje popełniły taki błąd? Nie. Przykładem kraju, który zachował się racjonalnie w czasie, kiedy rozpadła się Jugosławia i powstała Chorwacja, zachowała się racjonalnie. Oni zgłosili się do Instytutu, do Ośrodka Badań Podatkowych w Heidelbergu. W Heidelbergu, tam jest bardzo silny ośrodek badań podatkowych, historycznych i tak dalej, i tak dalej. I oni powiedzieli tak, panowie, opracujcie nam system podatkowy właściwy dla naszego kraju. Po pierwsze, położenia geograficznego, mamy piękne morze, mamy słońce, nie jesteśmy już związani Jugosławią, czyli zaczynamy określony etap swojego rozwoju. Jak powinniśmy ustawić nasz system podatkowy, żebyśmy się mogli dynamicznie rozwijać? No i zaproponowali koledzy z Heidelbergu system podatkowy zorientowany, słowo zorientowany jest tu istotny, na opodatkowanie bieżącej konsumpcji. Proszę zwrócić uwagę. W opisie, w definicji tej koncepcji już jest uformowanie kierunku systemu opodatkowania. Logika tego rozwiązania była taka. No skoro wy macie ogromną ofertę klimatyczną i tego, to dlaczego my mamy opodatkowywać waszych przedsiębiorców i stąd brać podatki? Przecież do was przyjeżdżają tysiące ludzi i na bieżąco konsumują. To niech oni przywożą pieniążki i niech system, niech budżet będzie zapełniany opodatkowaniem bieżącej konsumpcji. Czyli mówiąc inaczej, system został ukształtowany na opodatkowanie bieżącej konsumpcji. W ramach tego systemu został wyjęty kolec. To znaczy wyjęto kolec w postaci zlikwidowania opodatkowania oszczędności. Oszczędność jest konsumpcją przyszłą. Pan oszczędza po to, żeby w przyszłości kupić samochód czy coś takiego i tak dalej. Czyli w momencie, jeżeli w systemie podatkowym jest opodatkowana oszczędność, to znaczy, że ustawodawca, fiskus, opodatkowuje konsumpcję przyszłą. Tam w tej logicznej konstrukcji wyjęto opodatkowanie konsumpcji przyszłej, czyli w całości wprowadzono element motywacji do inwestowania, a środki finansowe do budżetu były czerpane z konsumpcji bieżącej. Proszę zwrócić uwagę, jeśli by tak podejść do konstrukcji systemu podatkowego, tak jak do konstrukcji samochodu, to mielibyśmy sensowne, niesprzeczne tego. Pan teraz może zadać pytanie, ja może nawet panu podpowiem, to w jakim kierunku powinien być zorientowany polski system? Bo, nie mamy, faktycznie, bo można powiedzieć, nie mamy tego wybrzeża takiego. A ja sprawdziłem, że VAT w Chorwacji wynosi 25%. To nie szkodzi. No to bieżąca konsumpcja. Tak, tak, czyli faktycznie. Nie ma sprawy. Ale... No bo nie mamy morza i mamy są też zimę. Niższe stawki, jeśli chodzi o żywność i... Nie, tak. Ja mówię bieżącej konsumpcji. Tak, tak. Natomiast jak pan popatrzy na wyjęcie na przykład oszczędności z opodatkowania, tego może nie widać, prawda? Bo to jest zaszyte w samym systemie. Ale wracając do tego, do tej podpowiedzi. Do tej podpowiedzi, ale to faktycznie, rzeczywiście, my nie możemy chyba znowu skopiować z Chorwacji, nie. Ponieważ mamy inną strukturę gospodarki. Nie szkodzi, ale możemy skopiować metodę. Mhm. To znaczy powinniśmy zastanowić się, na co zorientowany powinien być polski system podatkowy. Czyli mówiąc inaczej, tam jest orientacja na bieżącą konsumpcję, a cały czas cofamy się do 1990 roku. Jesteśmy w tamtym okresie, kiedy dopiero startujemy do naszego rozwoju. System podatkowy w Polsce powinien być zorientowany na ochronę akumulacji z kapitału własnego. Czyli gdyby zrobić taki system, prawda,
i uniezależniać się, nie wyprzedawać się tego, tylko uniezależniać się od, że tak powiem, czy kapitału, czy instytucji zewnętrznych, a promować w całości jakby przedsiębiorczość i inwestowanie i akumulację z kapitału własnego, to na okres 50 lat mniej więcej byłoby to właściwe sformatowanie systemu podatkowego. Natomiast, jak powiedziałem, rzeczywistość jest taka, że mamy kopię całego systemu z bagażem wszystkich niedogodności od naszych sąsiadów z zachodu i w związku z tym jesteśmy w klinczu w tym momencie. Jesteśmy w klinczu. Jedyne, co możemy Co możemy w tej sytuacji zrobić? Jedyne, co możemy w tej sytuacji... Mając procedurę nadmiernego deficytu i sytuację właśnie taką, że jednak ten CIT nam daje na przykład 70 miliardów złotych rocznie. Co możemy zrobić? Panie redaktorze, to, że CIT daje 70 miliardów, to ja mogę powiedzieć tak. Można zlikwidować CIT i wprowadzić inną podstawę opodatkowania i będzie nie 70 miliardów. Ja mówię, bo to jest opodatkowanie aktywności gospodarczej. Pytanie, nad którym dyskutujemy teraz, to jest, jak opodatkować aktywność gospodarczą. I teraz w świadomości ludzi jest tak, że nie ma innego sposobu jak tylko CIT. Nie, nieprawda. Jest wiele innych sposobów, które mogą dać znacznie większy wpływ bez tych negatywnych skutków, czyli które... Czyli na przykład podatek przychodowy, tak? Który nie, często... nie. Podatki ryczałtowe na przykład. Ryczałtowe. To oczywiście, że tak. Tysiące lat kasy były zapełniane faraonów, królów, książąt i tak dalej podatkami ryczałtowymi. W tej chwili ten podatek ryczałtowy został zepchnięty całkowicie gdzieś tam na całkowity już margines, dlatego że podatek ryczałtowy nie daje możliwości takiego wpływu i manipulacji ze strony, że tak powiem, instytucji centralnych. Nie daje takiego panowania, można by powiedzieć, nad obywatelem, nad podatkobiorcą. Tu jest podłoże i tu jest grunt, prawda? Ja mam nadzieję tylko, że systemy podatkowe i te rozwinięte układy, które właściwie służyły tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie, ale w dużym stopniu inwigilowaniu społeczeństwa, bo jeśli fiskus miał te wszystkie dane, to był znakomity jakby instrument inwigilowania i trzymania i tych wiadomości o społeczeństwie, tak w tej chwili komórka, internet czy też inne media o wiele lepiej to robią i tutaj upatruję jakby odpuszczenia, że wtedy już ta funkcja systemów podatkowych i tej opresyjności systemów fiskalnych w tym aspekcie kontroli nad społeczeństwem, inwigilowania, że to zostanie przeniesione na nasze komórki, a tutaj zrobi się miękkie podłoże i będzie można coś więcej zrobić. To są długotrwałe procesy, ale one po prostu tak wyglądają. Ale to rodzi pewnie kolejne zagrożenia innej natury, tak? A tutaj były dyskusje na temat inteligencji, tak, sztucznej inteligencji i tak dalej. Oczywiście, że tak. Panie profesorze, chyba w ten sposób dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy, właściwie tej warstwy teoretycznej bardzo nie poruszając. Przejdziemy do niej, mam nadzieję, na początku kolejnej rozmowy, ale chyba więcej praktycznych wniosków tak naprawdę się pojawiło tutaj, jakże potrzebnych w naszej współczesnej debacie publicznej. Nawet Ministerstwo Finansów nas oglądało i może pomyśli o podatkach ryczałtowych. Zawsze zaczyna się od słowa i później są czyny. Szanowni Państwo, do rozmów jesteśmy... A przecież pan profesor powiedział, że w latach 90., ale dzisiaj też można pójść w tym kierunku. Ale rzeczywiście, że tak, to jest najlepszy podatek. Tylko stopniowo, bo już nie da się do zera. Nie, no... Panie redaktorze, pan chce otworzyć znowu ogromny... No dobrze. Dzisiaj... To musimy zostawić na raz. Tym bardziej Państwa zachęcamy do oglądania Obserwatora Finansowego, do śledzenia rozmów z panem profesorem Feliksem Grondalskim, ale również oczywiście do czytania magazynu, czy przepraszam, dwumiesięcznika, bo ja to zawsze z Obserwatorem tutaj Finansowym mylę, z dwumiesięcznika naukowego Bank i Kredyt, którego profesor jest redaktorem naczelnym. Serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i zachęcamy do pozostania z nami, z naszym kanałem.